body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem mi się kolorowe. Witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Eurotrack Simulatora 2. Dzisiaj nagrywam już chyba piąty odcinek albo szósty, nie wiem. Ale zrobiłem to, co miałem zrobić. Jest godzina 17.53, więc jest to dobra pora, żeby jeszcze jeden odcinek nagrać, bo o 21.00 wiadomo będę oglądał wieczór wyborczy. Ciągle walczę z kredytem, który mnie dobija. Oczywiście kredytem i w realu, i w ETS-ie. Wybierzcie sobie, który jest ważniejszy. Mamy prawie 9000 kredytu. No moje zarobki, słuchajcie, to jest około 11. Zależy od dnia, zależy od godziny i od misji, jakie wykonuję. Mój kierowca jeździ jak może. Ja mam, jak widzieliście, bujny wąs. A teraz szukam czegoś ciekawego, co można by zrobić. Jak wiecie, staram się omijać trasy w Polsce, bo kiepskie drogi. Ale może takie mleko, słuchajcie, z Bystrzycy do Salzburga. Ale jest tu trochę zakrętów, mało widzę prostych tras. No ja raczej idę na łatwiznę, nie? Niemcy. Plastikowe granulki ze Szczecina do Pragi. Może zrobimy sobie to, słuchajcie. Nie jest, chociaż nie jest daleko. Dobra, wiecie co? Robimy to. Robimy to. Robimy tą misję. Troszkę więcej kasy. A z tego co pamiętam, Słowacja, Austria, tamte tereny są bardzo, bardzo przyjemne. Mamy 500 km, ale że będą to raczej autostrady, będziemy jechali 120 na godzinę, może średnia wyjdzie koło 100. W takim układzie powinno nam to zająć, myślę, zapalę światło, około pół godzinki. Jedziemy. Skręć w lewo. Tylko zobaczmy jedną rzecz na mapie. To może tutaj są jakieś lokacje do odwiedzenia. Nie, ale nie ma nic. Dobra. A wiecie, jakiś dealer jakby się przydał samochodowy, coś w ten deseń. Przygotuj się do skręt w prawo. Skręć w prawo. Minusem chyba jest spora, bo jednak tak po ciemaku jeździć to słabo. No ale wiecie, ja mam nóż na gardle. Jeżeli chcę chociaż trochę zarabiać, to no to muszę robić tę misję tak po 10 tysięcy. Zrobię jedną dziennie. Koło 12 z tego co pamiętam jest. Kredyt schodzi, więc jeszcze troszkę czasu mamy. A no trzeba zarobić, bo kredyt mnie tutaj niestety chce zabić. Goni mnie nieubłaganie. Wiecie, że dla mnie zatrzymywanie się na światłach to jest strata czasu. Ale szkoda mi kasy na mandaty. W tej sytuacji nie mam tego czasu, nie mam tej kasy, więc trzeba sobie radzić. Paliwa mi spokojnie starczy. Dobra, jedziemy. Już nie chciało mi się po raz kolejny stawać. Pamiętajcie, że jeszcze muszę te odcinki zrenderować.
Dobrze, jest w porządku, jedziemy. Tak to powinno wyglądać w idealnym świecie. Na szczęście mamy autostradę, więc te dwa pasy, nawet przy jakichś tam zakrętach, powinny nam dać margines bezpieczeństwa. Tylko mam obawy, że ta ciężarówka jest raczej słaba. Dlatego, że coś się nie chce rozpędzić. Taki wypadek to nie wypadek, więc się nie czepiajcie. No, mujamy się jakoś powoli. Ale dziwny klaksonik. No, smuci mnie to, że mamy noc, no. Jak ja nie lubię w nocy jeździć, wiecie o tym. A my tak. W ETS-ie nikogo nie oślepię światłami. Dobrze, się bujamy do przodu. Mamy dwa pasy, jest możliwość jakiejś tam ucieczki. Postaramy się tak do 120 kilku rozpędzić też szybciej, nie? Bo tak powyżej 120 to dosyć dużo tracimy na manewrowości. Łatwiej się wywalić. O, czekamy, tu przejdzie. Mam nadzieję, że mi teraz tą oktawką nie zahamujesz. I prędkość się robi już przylotowa. Jeszcze kilka kilometrów na godzinę i puścimy tempomat. Tutaj też nie ma co, wiecie, nie ma też co szaleć za bardzo, bo testu łosia nie przejdę. No, mamy tempomat i jedziemy. Czasem, no tak, i tu mnie zajeżdżaj, co za człowiek. Ty jakiś niedzielny kierowca, jakiś Janusz pojechał, no. Przygotuj się do skrętu w lewo. O mój Boże. Ten skręt w lewo to jest zmora. Dobra, jakoś się udało. Nie? Będzie? Jak tak dalej pójdzie, to będzie idealna trasa, bez wypadku oczywiście odpukać. Przed nami jakiś wirażek, ale to chyba ciągle zostajemy na autostradzie, więc luzik. Wiecie, w Polsce to bym zaraz robił jakieś wywrotki, zawrotki.
miał jeden pas i bym się katował, a na zachodzie mam te autostrady minimum dwa pasy, więc można troszkę poszaleć. Bratysława, czyli mamy Słowację. Wiecie co? Zróbmy tak. Tak. Zróbmy tak. Bo chcę te pytajniki oznaczyć, bo chodzi mi o salony, nie? We Wiedniu chyba jest Iweta nawet. Nadrabiamy trochę, ok. Krążymy, ok, ale trzeba te pytajniki zrobić. Nie wiem, kiedy będę tutaj znowu. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Mercedes znowu. Niedobrze. Skręć w lewo. Już mam te dwa Mercedesy. Jakieś Volvo, Renault i Iveco by się przydało jeszcze odkryć. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Gdybym pojechał normalnie, to już bym miał za 200 km, 250. No ale słuchajcie, to są rzeczy, które trzeba robić, szczególnie na początku, dopóki nie odkryję wszystkich salonów wszędzie. Albo chociaż wszystkich marek, bo to wszystkich wszędzie to nigdy mi się chyba nie uda. Ale wszystkich marek samochodów to jestem w kropce, tak? Jedź prosto. Naprawdę, jakaś policja mnie złapała. Więcej płacę na mandaty niż na misjach zarabiam. I przede mną jedzie policja. Nawet nie mogę jej wyprzedzić. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ciekawe, gdzie ona teraz pojedzie. Dobrze, w prawo, a ja w lewo. Idealnie. Nie, to nie policja. Tak mi się wydawało, tylko... Z pozytywów wracamy na autostradę, więc jest to dobry znak. Widzimy tylko jeszcze Wiedeń, żeby odkryć. Tam jest chyba agencja pracy i salon, chyba Iveco, najtańsze ciężarówki.
Zawsze spoko. Co z tego, że odpadają kierownice i koła? Ważne, że są najtańsze. Moim pracownikom wszystko pasuje. A sobie pewnie kupię jakąś Scania albo Volvo. Już połowa trasy za nami, 15 minut odcinka, więc idealo się w pół godziny powinniśmy zrobić. Nawet z tymi nad kilometrami, które robimy po miastach. Ale w ogóle jaki ten daf jest mułowaty. Czy ja mam tutaj gdzieś prędkość tego pojazdu? Gdzieś mogę sprawdzić, ile ma koni? No nie wiem, ale jest tragiczny. Jest autentycznie tragiczny. Odkryłem Wiedeń, bardzo spoko. To ja dajcie mi jeszcze salon samochodowy i możemy spać. Naprawdę austriacka policja mi dała mandat. Co tu się dzieje? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Tu? W sumie obojętne, którędy. Już komandosów szkoda. Iveco jest. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Nie, udało nawet się zauważyć, że jest czerwone światło i wyhamować. Jestem najlepszy. Po tej trasie będziemy mieli jakieś 42 tysiące mniej więcej. 41, więc po zejściu raty kredytu wyjdziemy na zero, więc jest ok. Słuchajcie, jak wychodzimy na zero, biorąc pod uwagę tą masakryczną ilość mandatów, i tak nie jest źle. Dobrze, żeby nie szła ta kasa na minus. Jedź prosto. Niestety tak, przez to mandaty i tak, o, kolejny mandat. No będę trochę tracił kasy, tak? No nie oszukujmy się, jeszcze też się jakiś może trafić mandacik na trasie i tak dalej, ale chociaż no pozytyw jest to, że na zero wychodzę. A kredyt będę spłacał, tak? Już wiadomo, że jak będę miał wyższe poziomy, to będę po prostu zarabiał więcej na tych trasach.
te szybkie ładunki, czy ważne ładunki muszę po prostu podnosić. Długość się teraz nie zmieniać, żeby to wchodziło w te mniej więcej półgodzinne odcineczki i będzie dobrze. Jako jazda jest mi niepotrzebna, bo przecież nie mam swojej ciężarówki. Wszystko jest ok. W tym wypadku wychodzenie na zero jest w pożądaniu. Dwunasta trzynaście. Można śmigać, tylko troszkę te drogi są jeszcze niebezpieczne. Czasem ten profil jest nieoptymalny i ciężko się utrzymać przy wyższych prędkościach, ale to łazopki taką prędkość, zobaczymy jak to będzie. Czuję, że moja naczepa się ledwo trzyma, nie? Na tych wirażach. A jaki ładny zameczek w tej Szwajcarii. Czy w Austrii? Już nie pamiętam, gdzie my jedziemy. Nie, chyba do Austrii. Kamperek, proszę bardzo. Przyczepka. A ja tu, słuchajcie, wstaję przed piątą, na szóstą do roboty. Nie ma lekko, trzeba robić, nie? Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Uszkodzeń nie ma, dobrze, dobrze. Jedź prosto. Ale bym się wywrócił, nawet nie zauważyłem jaka prędkość jest, 137 na liczniku.
Widziałem, że ten dafik mowa, to tak się może go spędzić. Musiało być z górki. Bo prawie skończyłem tą trasę na bagielce. Stało tylko stówka do końca. Nie ma co szaleć. Z tego powodu mamy 5 odcinków już, kurczę, na 5 dni, czyli już do czwartku, słuchajcie. Mniej więcej, nawet może do piątku. Będzie więcej, do piątku, słuchajcie. Tak po cały tydzień mamy odcinków. Także jestem w miarę bezpieczny i jest mi z tym dobrze. Nie mam spiny, bo wiem, że jutro nie będę w stanie raczej nic nagrywać. Bo czeka mnie... Tutaj przejeżdża architekt. Czy ślusarz? Ślusarz slash architekt. Potem czekam jeszcze Castorama z moją małżonką. A potem muszę ją zawieźć na wieś, więc... Jak już tutaj jestem, słuchajcie, to trzeba tradycji dać zadość i tu podjechać. Okej, ruszajmy. Może jakiś salon ciekawy, samochodowy? A jak nie, to agencja pracy też jest spoko. No i w pół godzinki powinniśmy się wyrobić. Fajno. Jeszcze może udać się jedną pracę zrobić albo zacząć przed tym, jak kredyt zajdzie, więc może nie będzie tak źle. Muszę zrobić kółeczko, wiadomo po to, żeby odkryć pytajnik. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Dafik? Też nieźle, nie ma co narzekać. Dafik też będzie dobry. Aczkolwiek chyba nie kupię, bym się Dafem źle jeździło, ale właśnie najlepiej chyba Volvo i Manem. Skanią też spoko. No i paradoksalnie Renówką mi się dobrze jeździło, tą ostatnią, którą mam na głównym serwerze, na multi. Czeku. After Tomorrow. Patrzę na reklamę na Netflixie. Mam na drugim, w sumie na telewizorze. Skręć
No, dawaj to zielone. Dobrze, nie chcę ma na to płacić kolejne 200 euro. Nie będziemy pakowali tyłem. Nie, szkoda czasu. Zaparkujemy normalnie. Ładunek oddany, powinien wskoczyć nowy level. Piąty. Zgadza się, ale już tak szósty nie wejdzie raczej łatwo. Dostawa na czas, tego było dużo. Czy wysoka wartość? Nie, damy, będziemy szli w miarę równo, chociaż ta ważna dostawa na czas to mnie kusi. Dobra. Tak, damy, mamy 40 koła. Kredyt zejdzie dzisiaj, ale jak tam zejdzie kredyt, będziemy i tak na plusie. Jest to bardzo pozytywna informacja. Kochani, bardzo wam dziękuję. Zobaczmy tylko, jak to jeszcze mój drugi kierowca. Czy on jest w trasie, czy leży? Leży. Kierowco, czemu ty leżysz? Odpoczywasz. Ja nie pamiętam, żebym ci pozwolił odpoczywać. No ale dobrze, trudno. Ciężko w tych czasach o dobrego pracownika, moi drodzy. Dziękuję wam pięknie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!